Porozmawiamy teraz trochę o pracy z obiektami, zanim przejdziemy dalej do kodowania w naszej aplikacji. Najpierw sprawdźmy, jak utworzyć nowy obiekt. Obiekty są tworzone przy użyciu słówka kluczowego new, po którym następuje typ obiektu, który chcemy utworzyć, i nawiasy. Spowoduje to utworzenie nowej instancji klasy klienta. Możesz przypisać wynikowy obiekt do zmiennej obiektowej. I typem zmiennej obiektowej jest typ utworzonego obiektu. I zmienna obiektowa zawiera oczywiście odniesienie do obiektu, czyli odniesienie do nowo utworzonej instancji. Podczas definiowania zmiennych obiektów lokalnych, zamiast deklarowania określonego typu, możemy użyć słówka kluczowego var. Var definiuje niejawnie typowaną zmienną lokalną. Niejawnie typowana zmienna lokalna jest oczywiście silnie typowana, tak jakbyś zadeklarował ją z odpowiednim typem. Używanie var po prostu skraca składnie i może ułatwić czytanie kodu w przypadkach, w których typ jest oczywisty. Tak jak tutaj, oczywistym jest, że typ tworzonego obiektu to typ klient. Gdy mamy zmienną obiektową, możemy użyć zmiennej obiektowej, aby uzyskać dostęp do właściwości klasy. Oto jest kod klasy naszego klienta, jaką mamy do tej pory w naszej aplikacji. Użyliśmy pełnej składni właściwości dla właściwości nazwisko i automatycznie zaimplementowanych właściwości dla imienia, adresu e-mail i identyfikatora klient ID. Dla właściwości imię i nazwisko zdefiniowaliśmy właściwość, która jest tylko do odczytu, definiując getter, ale nie zdefiniowaliśmy setera. Przypisujemy wartość właściwości ze znakiem równości, tak jak przypisujemy wartość do zmiennej. Ponieważ przypisujemy wartość do właściwości, ten kod wykonuje polecenie ustawiające wartość i w tym przypadku po prostu przypisuje wartość do pola nazwisko na Nowak. Ustawiamy też imię. Mimo że ta właściwość korzysta z automatycznie zaimplementowanej składni właściwości, to ten kod nadal wykonuje ustawienie wartości i przypisuje tą wartość do ukrytego pola imię na Tomasz. Możesz pobrać wartość właściwości po prostu odwołując się do niej. Ponieważ odwołujemy się tutaj do właściwości imię i nazwisko, to ten kod wykonuje procedurę pobierającą i w tym przypadku zwraca pełną nazwę, którą będzie Tomasz Nowak. Obiekty są typami referencyjnymi, są typami odniesienia i zmienne typów referencyjnych przechowują odwołanie do ich danych. Zmienne typów wartościowych, takich jak liczby całkowite, przechowują swoje dane bezpośrednio. I teraz zasadnicze pytanie. Dlaczego to ma znaczenie? Cóż, oto zrobimy teraz taki mały quiz. W tym pierwszym przypadku definiujemy tutaj liczbę całkowitą, liczba 1 i ustawiamy ją na wartość 100. Następnie definiujemy sobie drugą liczbę całkowitą, którą zadeklarowaliśmy jako liczba 2 i ustawiamy ją na wartość naszej liczby 1. Następnie co robimy, to ustawiamy wartość liczby 2 na nową wartość, przypisujemy jej 200. I czym jest w tym momencie ta nasza liczba 1? Jaką ma wartość? Aby znaleźć odpowiedź, rozważmy ten przykład jeszcze raz. Deklarujemy więc liczbę 1 i ustawiamy ją na wartość 100. Następnie deklarujemy liczbę 2 i ustawiamy ją na równą liczbie 1, która kopiuje wartość 100 do liczby 2. Następnie zmieniamy liczbę 2 na 200. I czym jest liczba 1 w tym momencie? No wciąż jest to 100. A teraz spójrzmy na to, co dzieje się, gdy robimy to samo, tylko robimy to z typami referencyjnymi, z typami odniesienia.
deklarujemy, że mamy klienta pierwszego i zostanie on utworzony nowym klientem. Następnie tego klienta pierwszego ustawiamy mu imię na Tomasz. Następnie co robimy? No to deklarujemy klienta drugiego, klient 2, i ustawiamy go na wartość klienta pierwszego. A następnie zmieniamy imię na Jacek. I czym w tym momencie jest nasz klient pierwszy imię? Dobrze, no to przeanalizujmy to jeszcze raz, aby to dobrze zrozumieć. Tak więc najpierw deklarujemy klienta pierwszego, który odwołuje się do nowego klienta. Następnie definiujemy imię dla tego klienta na Tomasz. Następnie tworzymy drugą zmienną klienta 2 i odnosimy się do tego samego klienta, klient 1. I w tym momencie, ponieważ są to typy odniesienia, to zarówno klient 1, jak i klient 2 odnoszą się do tego samego klienta. Więc jeśli zmienimy imię klient 2 z Tomasz na Jacek, no to czym jest klient 1 imię? To jest Jacek, ponieważ obaj wskazują tego samego klienta. Kolejną ważną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest modyfikator static. Modyfikator statyczny deklaruje element należący do samej klasy, a nie do obiektu klasy, nie do instancji klasy. I dostęp do niego odbywa się za pomocą nazwy klasy, a nie zmiennej obiektowej tej klasy. To może mieć więcej sensu w przykładzie. Przejdźmy do Visual Studio. Wróciliśmy w tym momencie do Visual Studio i ponieważ do tej pory głównie pracowaliśmy z właściwościami, użyjmy słowa kluczowego static w odniesieniu do właściwości. Wróćmy do naszej klasy klienta i dodajmy jeszcze jedną właściwość, a my dodamy ją sobie tutaj na samej górze. Dodamy ją tutaj. Zróbmy automatycznie zaimplementowaną właściwość, więc skorzystamy z snippetu prop i nazwiemy tą właściwość oczywiście licznik. Integer, tak? Właściwość licznik, dwa razy enter. No i musimy dodać słowo kluczowe static, bo chcemy, aby ta właściwość była statyczna. Czyli mamy naszą właściwość public static integer licznik. I kiedy używamy statycznego modyfikatora do zadeklarowania elementu, to ten element należy do samego typu, w tym przypadku do klasy klient, a nie do konkretnej instancji. Aby zobaczyć, jak to działa, wróćmy do projektu testów automatycznych. I teraz przechodzimy do naszych testów i w naszych automatycznych testach kodu zdefiniujmy jeszcze jedną nową metodę testową, którą nazwiemy static test. No to dodamy sobie tutaj kolejną metodę. Może ja sobie to skopiuję. Dodam tu. To wszystko sobie usunę i nazwę tą metodę static test. Static test. I teraz tutaj będziemy tworzyć kilka instancji klasy klienta. Będzie klient KLN1 równa się klient, tak? Czyli tworzymy sobie pierwszego klienta. KLN1 imię, powiedzmy. Oczywiście jak tworzymy nowego klienta, no to musimy użyć słówka kluczowego new. I teraz ustawiamy naszemu klientowi imię. Ustawiamy, powiedzmy, imię na Jacek. I teraz skopiujemy sobie tego naszego klienta. Mamy trzech klientów. To będzie KLN2. I to będzie klient trzeci. To będzie Jacek, to będzie
Maciek, Irek. Mamy trzech klientów. Tworzymy oddzielnych klientów. Wszyscy to są nowi klienci, ponieważ używamy słówka kluczowego new dla każdego z tych klientów. Więc jeśli używamy zmiennej instancji K1, no to IntelliSense, możemy sobie tutaj to nawet pokazać. Używamy KL1 i dajemy kropkę i widzimy, mamy wszystkie właściwości, do których się możemy odwołać. Czyli mamy e-mail, imię, nazwisko, klient ID, imię, nazwisko, ale nie możemy odwołać się do właściwości statycznej, licznik. Nie ma tej właściwości. Aby odwołać się do właściwości statycznej, musimy użyć samej klasy, czyli możemy odwołać się do klasy i teraz jak damy kropkę, to mamy właściwość statyczną licznik. Tak więc odwołujemy się tutaj do właściwości statycznej klasy i możemy na przykład sobie zwiększyć właściwość tego licznika o 1 i możemy sobie ten kod stąd wyciąć i tutaj jak tworzymy pierwszego klienta, to możemy się odwołać do tej właściwości statycznej licznika i zwiększyć właściwość licznika o 1, czyli że utworzyliśmy pierwszego klienta. I tutaj, gdy tworzymy drugiego, możemy również zwiększyć nasz licznik o 1, bo tworzymy kolejnego klienta i tutaj zwiększyć nasz licznik klasy klienta o 1, no bo tworzymy trzeciego klienta. Następnie w sekcji Assert będziemy chcieli sprawdzić, czy nasz licznik referencji naszych klientów ma wartość 3. Utworzyliśmy trzech klientów, czyli nasz licznik na naszej klasie klient powinien wynosić 3. To możemy to sprawdzić, odwołując się do assert, tak? R equal i tutaj wartość oczekiwana, no to oczekujemy, że będzie 3, a wartość aktualna, no to będzie nasz klient, odwołujemy się do naszej klasy klienta i do właściwości licznik, właściwości statycznej, która jest dostępna na naszej klasie klienta. I to powinno wynosić 3, no bo zostały utworzone 3 instancje, a po utworzeniu każdej instancji zwiększaliśmy licznik na naszej klasie klienta. I teraz możemy zobaczyć, czy ten test przechodzi i możemy uruchomić nasze testy. Uruchommy wszystkie testy. W tym momencie Visual Studio uruchamia wszystkie testy. Testy zostały uruchomione i widzimy, że nasz test przeszedł. Więc użycie statycznego modyfikatora dostępu pozwala zadeklarować członków, którzy faktycznie należą do samej klasy. Do samej klasy, a nie do instancji tych klas. Zobaczymy więcej o modyfikatorze statycznym jeszcze później w dalszej części tego kursu. Na razie sobie zapamiętaj, że modyfikator static pozwala zadeklarować członków, którzy faktycznie należą do samej klasy, a nie do instancji klasy. Mamy zadeklarowanego w naszej klasie klienta właściwość licznik jako statyczną i ona jest wtedy dostępna na poziomie klasy. Klient i tu mamy dostęp do licznik. Natomiast na poziomie instancji tej klasy nie mamy dostępu do tej właściwości, bo tu mamy dostęp do właściwości instancji klasy, a nie do statycznych. Statyczne są dostępne na poziomie klasy.